Witajcie detailingowy, dziadzia. Takie cuda, słuchaj. Ta sama firma, dwa różne produkty. I teraz tak, bo porównywałem sobie ten produkt, który jest gotowcem, z tym produktem, który jest do rozcieńczania. I słuchaj, miuchałem, kombinowałem. Tak, też zajeżdżę takim cytrusem. Dla mnie produkty są bardzo podobne, słuchaj. No może, no kurczę tak, ten wydaje się tak, jakby był rozcieńczony, ale mają bardzo podobne działanie. I teraz tak, bo nie chciałem robić dwóch oddzielnych filmów, słuchaj, bo moim zdaniem nie ma sensu. Z tego względu, że bardzo produkty mi siebie przypominają. Z tym, że ten ma pH chyba w okolicach 10, ten 12. I tu jest napisane, żeby ten... Pranie tapicerki samochodowej, pranie tapicerki samochodowej, pranie pod sufitek, mebli tapicerowanych. Do ręcznego bardziej przystosowany, ten do odkurzaczy lub mechanicznych urządzeń. Nie wiem, jak to było napisane. Może być stosowany, gdzie to było, do wytworzenia. Kurczę. Najtrudniejsze zabrudzenia. Fakt, działa dobrze. Szczotką lub szmatką w całej pomieszczeniu preparatu odkurzaczem z funkcją zbierania wody lub pozostawić do wyschnięcia. I teraz tak, jeżeli chodzi o produkty, który fajniejszy? Mnie przypadł do gustu bardziej ten. Z tego względu, że jakoś tak przyjemniej mi się nim pracuje. Tu jest pH 9. Tutaj też pewnie będzie pH, nie, to tu też 8,9. Na każdych butelkach jest, to mnie wkurza u Shine Chemicals. Wszędzie mają albo pH 7, albo pH 9, a tak naprawdę wychodzi, że mają 12 na przykład. Nie? No to jest trochę tak niesprawiedliwie. Bynajmniej u mnie tak pokazuje. Ten jechałem w Audi, tym też chyba, bo już nie pamiętam co czyściłem, tak robię film, bo skończyłem pracę i zresztą filmik tam widziałeś co działałem. I teraz tak, jeżeli chodzi o działanie produktu, ten jest gotowy produkt i moim zdaniem jeżeli chodzi o ręczną pracę, kurczę ten jakoś bardziej przypadł mi do gustu. Tutaj jest napisane, żeby zostawić do wyschnięcia. Ja czułem, że na materiale tak jak on by został i ten materiał tak jakby był taki, może nie tłusty, ale kurczę no... Potrzebował wypłukania, potrzebował. I osobiście, jakbym miał wybierać, to wybrałbym ten produkt. Z tego względu, że moim zdaniem trochę przyjemnie pachnie. Może intensywnie z tego względu, że jest koncentratem. On niby jest taki zasadowy, ale tam jest gdzieś przełamany takimi fajnymi cytrusami. Bardzo przyjemnie. Tutaj to w ogóle już mało czuć zasady. I tu mamy rozcieńczenie od 1 do 10 do 1 do 20 z wodą. Po naniesieniu preparatu odczekać od 5 do 10 minut. Przeciec szmatką lub użyć szczotki. I już. Bardzo fajny do bonetowania, naprawdę, ten produkt bardzo fajny, rozcieńczasz go do 1 do 10, 1 do 20, super, ale ja lubię nim szczotkować, bo skurczybyk w ogóle się nie pieni, jak zbierasz odkurzaczem, no wypłukuje się no fenomenalnie, naprawdę, jeden i drugi zresztą, naprawdę, w odkurzaczu minimalny korzuszek, pod tym względem bomba, siła czyszcząca całkiem niezła, jechałem tym też w koncentracie, no to zbiera całkiem no grubo, grubo zbiera, naprawdę daje radę, ten produkt zresztą też. Ja osobiście, jakbym miał używać tych produktów, to do podłóg. Do podłóg z tego względu, że wyczułem, że materia po nich jest taki troszeczkę jakby, kurczę, może nie sztywny, ale moim zdaniem bardziej właśnie, kurczę, znaczy ten, o przepraszam, ten, tym bym jechał właśnie do podłóg, o. Czyli dywany, bagażnik, a jakbym się miał bawić w fotele, wskakiwałbym z tym. Jakbym miał wybierać między tymi dwoma. No dobra, czy produkty są fajne? Znając życie, produkty tanie, budżetowe, a robią robotę, słuchaj. A robią robotę. Brakuje mi tu jeszcze takiego jakiegoś takiego bardzo przyjemnego zapału. Tutaj niestety ten... Zapach nie jest do końca taki oczywisty. O, może tak. No dobra, słuchaj. Z mojej strony to wszystko. Produkty leżały u mnie bardzo długo, słuchaj. Nie miałem kiedy się za nie zabrać. Kurczę, zawsze coś wypadało. I tego wytrzaskałem praktycznie już do zera. Tu mi zostało, zobacz, no koncentrat, więc rozcieńczenie, więc też grubo. Więc coś na temat tych produktów mniej więcej wiem. Czy fajne? Tak. Cena do jakości, jak zwykle przy Shine Chemicals, jest wysoko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!